Cześć dzieciaki! Witajcie rodzice! Ponownie jesteśmy w Bielskim Centrum Kultury imienia Bogusława Kaczyńskiego w Białej Podlaskiej. To już ostatni odcinek naszego cyklu, w którym opowiemy i pokażemy, jak zachęcić dzieci do zdrowego jedzenia poprzez artystyczne podanie. Dziś zobaczycie jajko w roli głównej, które idealnie nada się na wielkanocny stół. Zapraszamy! Jajo, szczególnie w okresie wielkanocnym, określa się mianem symbolu życia. I nie ma w tym stwierdzeniu przesady, gdyż jest ono jednym z niewielu produktów bogatych w mnóstwo cennych składników odżywczych. Jajo stanowi bardzo dobre źródło pełnowartościowego białka, potrzebnego do prawidłowego wzrostu i rozwoju organizmu. Cechuje się także pozytywnym profilem tłuszczowym, ze względu na obecność kwasów tłuszczowych jednonienasyconych i wielonienasyconych, które odgrywają kluczową rolę we wspomaganiu odporności, redukowaniu stanów zapalnych, a także podtrzymywaniu kondycji tkanek. Regularne spożywanie jaj, bogatych w substancje o właściwościach antybakteryjnych, przeciwzapalnych czy antyoksydacyjnych, może przyczynić się do zmniejszenia zachorowalności na niektóre choroby cywilizacyjne. Dodatkowo jajo dostarcza wielu cennych witamin, takich jak witaminy z grupy B, witaminy rozpuszczalne w tłuszczach A, D, E i K oraz składników mineralnych. Coraz więcej jest dowodów na to, że spożywanie jaj wiąże się z poprawą jakości diety. Dlatego warto, aby jaja często gościły na talerzu najmłodszych ze względu na swoje właściwości prozdrowotne. Tak prezentuje się jajko w roli głównej. Spróbujcie zrobić te pyszności wspólnie z rodzicami i rodzeństwem. Dziękujemy, że byliście z nami. Mamy nadzieję, że Wam się podobało. Korzystając z okazji, życzymy Wam wszystkim zdrowych, spokojnych i radosnych świąt Wielkiej Nocy. Smacznego jajka!